Przechodzimy do druku numer 10 w sprawie zmian komunikacji miejskiej. Tutaj proszę sobie autopoprawką dopisać jedną kwestię, która była na wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami. Punkt 4. Wnioskuje się o wydłużenie kursowania autobusu 537 od godziny 6:23. Przepraszam, nie widzę tam kwestii 503. Cóż nie, bo zapomniałem, przepraszam, wniosek. Wniosek był taki, ażeby autobus 503 zatrzymywał się przy skrzyżowaniu ulicy Marcinkiewicza i Opolskiej, bo zatrzymuje się przy wiadukcie, przy Lombardii, krótki odcinek, potem dopiero... Czyli zamiast przystanku przy wiadukcie. Bo tam jest odległość między tymi przystankami jest 100 metrów. Przy Mackiewicza. Mackiewicza i przy Klepargim to jest 100 metrów między przystankami. A potem jest dopiero przy Placu Imbramowskim, a tutaj są możliwość przesiadek na ten skrzyżowanie. To jest ruchliwe, żeby zatrzymywał się przy ulicy Mackiewicza. Proszę? No nie, Szanowni Państwo, ten wniosek poddaję głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem pana Ireneusza, proszę o dziękuję. Mamy już chyba 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek przeszedł. Otwieram dyskusję nad pozostałymi punktami. Pani Małgorzata. Kwestia, rozumiem, o co chodzi zaraz. Natomiast tutaj 537 to nie tylko wydłużenia godzin i godzin 6, ale też częstotliwości. Dobrze. Pani Hermina, proszę. Ja mam pytanie, co kryje się za słowem dokonanie zmian skutkujących poprawę komunikacji na publiku zainteresowanych. Czy to będzie to, co było na spotkaniu z mieszkańcami, czy są jakieś konkretne już zmiany podane? Co pani ma na myśli, mówiąc to, co było na spotkaniu z mieszkańcami? To, co byliśmy razem i było na przykład mowa o zmianie autobusu 44 jeszcze, tych planach, które mają robić badania w marcu, ZIKIT i... Taki zapis ma na celu przygotowanie przez ZIKIT propozycji poprawy komunikacji na kierunku białym, tak? Tak, ale była... Propozycję przedstawi nam z... Przedstawił je właśnie już na tym spotkaniu, jak wygląda? Nie przedstawił. Przedstawił pomysły, nie propozycje. Propozycja jest obarczona konkretami, z rozkładem jazdy, z konkretnymi założeniami, a nie z myślą jednozdaniową, że zmienimy to i tak. Wniosek pani Małgorzaty dotyczył tego, aby na osiedle Gotów, na Górce Narodowej, gdzie mamy ulicę Fińskiego, która się rozciąga coraz bardziej na północ i dojście do najbliższego przystanku rzeczywiście zajmuje już około 15 minut na nogach, a nawet 20 z najdalszych odległości, żeby tam funkcjonował tak zwany telebus, który funkcjonuje na Rybiko. Myślę, że możemy tak trochę prowokacyjnie, trochę testowo coś takiego zaproponować, to zobaczymy, co będzie robić dalej. Sprawnienia komunikacji poprzez prowadzenie telebusa tylko godziny czytowe. W takim razie taką poprawkę również proponuję dopisać. Kto z Państwa jest za, czy chce podniesienia ręki za tą poprawką? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 1 wstrzymująca, 1 osoba nie głosowała. Proszę. Wnioskujemy, czyli Pan rozumie, że wszystkie pozycje, które tutaj się pojawią, które już są, będą powodowały to, że ZIKIM będzie to rozpatrywał? Na pewno tak. I one są mniej więcej w takiej kolejności, jak były spotkania z mieszkańcami. To znaczy, pokażę. Myślę, że kolejne spotkania będą ujawnić kolejne problemy i będziemy również o nich wnioskować sukcesywnie.
Natomiast przykład na przykład spotkania w Witkowicach pokazał, że mieszkańców wcale nie chodzi o to, że mają zły transport, tylko że część autobusów jeździ nie tam, gdzie trzeba, ale oni znaleźli proste rozwiązanie tego tematu. Przykładowo, że przystanek 537 był również na Siedmiu, oni wtedy sobie dojdą na przesiadkę. I to wymaga tylko małej nawrotki przez rondo przy Mackiewicza. Automatycznie nie musimy tutaj robić żadnej rewolucji, ani wymyślić jakiś super rozwiązań dla Witkowic. To zrobić kosmetykę, a w początkowym wydaniu wydawało się, że to chodzi o jakieś większe zmiany. Po spotkaniu to mamy obraz trochę inny, dlatego propozycje składamy dopiero po spotkaniach. Znaczy tak, chyba że coś jest ewidentnie jakiegoś mocno jaskrawego. Natomiast chciałem zwiększyć częstotliwość u siebie, pomimo dwóch linii, które są 118 i 120. Częstotliwość jest tak, no południowy, czyli przeprowadzać takie zmiany, tam przeprowadzą badania, natomiast badania nie dają obrazu tego, jakie jest zapotrzebowanie, gdyż oni badali ilość osób w tych godzinach. No niestety ludzie już na tyle się wyspecjalizują, że pochodzą na rowerach albo jeżdżą własnym samochodem. I w tych godzinach rozkładu te autobusy nie zawsze były pełne. Ale zapotrzebowanie, pulsy, no nie wiem, czy akurat to można dopisać do tych dwóch dniach, żeby tam przeanalizował założenia kursu. I 120. Tym bardziej, że 120 obsługuje dosyć odległą trasę, bo jeśli przez Borowicę, to nie na Krowodrze Górkę. Tak, pan przewodniczący zawnioskować ewentualnie na kolejnej sesji marcowej. Może. Z tobą po prostu mówię szczegóły, bo chciałbym też ewentualnie im wskazać jakieś rozwiązania, na przykład gdzieś, żeby skusili mnie na to coś, ale w części. No tak. Jakieś konkretne. Autobus na mógłby iść krótko, no to Borowice nowe, czyli pętla autobusowa, tyle. Tylko w części. To też ludzi interesuje. 118 nawet. To dobrze, ten temat mamy wyjaśniony. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie? W takim razie podaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.